w których nie ma sądów apelacyjnych, a które również są brane pod uwagę, bo wcześniej była o tym mowa. I to wszystko, co na ten temat. Natomiast ja głównie skupiam się na tej tabeli, którą sprawdzam. Są liczby, których nie da się sprawdzić, dopóki nie będziemy mieli objaśnienia do wskaźników. Nie da się po prostu przeliczyć. Ale sporo rzeczy da się porównać mimo wszystko i da się coś jeszcze zobaczyć. Znaczy dużo więcej da się zobaczyć, jak się posprawdza i jak się z innej strony do tego zabierze. Popatrz, to jeszcze warte jest omówienia. Mianowicie miernik 7 i 8 to też właśnie pokazuje taką swobodę ujęcia. No bo miernik 7 dotyczy liczby ugód zawartych w sprawach cywilnych, a miernik 8 też dotyczy ugód w sprawach cywilnych. Tylko dopiero na dole z objaśnienia do miernika 7 okazuje się, że on nie dotyczy mediacji podjętych, tylko wszystkich spraw skierowanych do mediacji. No i jest różnica, czy mamy odnosić do wszystkich spraw skierowanych do mediacji, czy tylko do tych podjętych. Mówiliśmy o tym wcześniej. I teraz przy mierniku 8, no załóżmy za 22 rok, gdzie też zresztą widać spadek względem innych lat, na przykład 17, 19, 32-33 prawie procent. No tak, w mediacjach podjętych. Ale jak przeliczyłam w 2022 roku, szukając w tamtych tabelkach poniżej danych, względem mediacji czy spraw skierowanych do mediacji, tak jak w mierniku 7, to już nie było 33 prawie procent, tylko 9. Tego w tabeli nie ma. No tak. No nie, no to jest, przeproszeniem, mój kochany profesor od statystyki, profesor Łomnicki, powiedziałby, funta kłaku warte. Tyle. No, ale myślę, że nie ma się to teraz zagłębiać Tak, bardziej. To tylko jako przykład. Taka refleksja ogólniejsza jest taka, że przerażającym jest to, że w oparciu o takie dane później ludzie podejmują decyzje różne. Ludzie podejmują decyzje, ludzie mają wyobrażenia, ludzie mają nadzieje i tak dalej. Planują budżety. No. Coś mi się zablokowało. Słuchajcie, muszę się wyłączyć, bo nie mogę, nie widzę was. Zaraz tu wrócę, tylko no nawet nie wiem, jak się mam wyłączyć. Taki krzyżyk. Tam jest taki, nie wiem, jak stąd wyjść. Jest napisane opuść i wróć. Choroba. A tada, już chyba mi się naprawiło. Dobrze, Jurek cię uratował. Jestem, i dzień. Przypisuj sobie. Już jest dobrze, już widzę wszystko i was też. No. No dobrze, to czas na jakieś wnioski, bo tak, Jurek będzie z nami przez tydzień pod koniec lutego, więc mamy nad czym pracować. Myślę, że kontekst europejski może dla nas być ciekawy, zarówno jeśli chodzi o standardy, jak i praktykę, bo no, naprawdę czas najwyższy, żeby organizacje zaistniały wreszcie w przestrzeni Unii Europejskiej, żeby przestały nas tam tylko legowywać ciągle. No, ale jako, że Ania i Beatka były na spotkaniu, Marcin, myśmy już raz taką rozmowę odbyli, dzisiaj umówiliśmy się na taką bilansową rozmowę, co wynika z tego spotkania. Biorąc pod uwagę, że zabiegamy o kolejne spotkanie pod koniec lutego albo na początku marca, szczególnie mam nadzieję na ten ostatni weekend, ostatni tydzień lutego. Już wiem, że w czwartek mamy zajęcie na UJ, więc może na początku tego tygodnia Jurek przyjedzie, może jakoś 27, warto w ministerstwie, ja tam będę jutro dzwonił, spotkanie zabiegać. No ale słuchajcie, drogie panie Beato i Aniu, powiedzcie. No ja już dużo mówiłam, to teraz Ania. O, Jola się włączyła, nie wiem dlaczego. Jakieś wnioski?
Co dalej? No wiesz co, Jurek, no mówiliśmy o tym wielokrotnie. Ja słyszałam dzisiaj, jak Beata mówiła i o Jurek znikł. Widzę, śliwa. Ale pewnie słyszy. Dobrze, dobrze. Śliwa, Jurek, śliwa Istotne słyszy. jest rzeczywiście, że po tylu latach ministerstwo się z nami spotkało. Istotne jest, że zobaczyło kompletnie inny nurt. Istotne jest, że otrzymali całą masę od nas materiałów, w tym pytań. Istotne jest, że dalej planujemy działania i to, że proponujemy kolejne spotkanie. Więc równocześnie nieprzerwanie robimy swoje, to znaczy opracowujemy dalsze materiały, czekamy na jakąś reakcję z drugiej strony. No, na razie tyle i aż tyle moim zdaniem. Ja twierdzę, że my będziemy mieli teraz nowe zjawisko, bo z początku naszej rozmowy wynika, że ministerstwo chyba wyczerpało limit, bo niektórzy koordynatorzy do spraw mediacji wysłali do Ale poczekaj, powiedz, jaki limit? Co masz na ten, o myśli? którym mówili, jak byliśmy spotkani, bo powiedzieli, że Chodzi o KRM, Aniu. karę. A słuchajcie, ja obserwuję codziennie, 62 osoby były wczoraj wpisane, dzisiaj też są 62 osoby, nic tam się nie rusza, kompletnie nic nie wnosi ponad to, co było na listach prezesów, na listach mediatorów stałych, więc to jest jedna wielka heca, 12 milionów 200 tysięcy poszło. No nie wiem. Myślę, że Beata i Ola by na ten temat powiedziały co innego. Na razie to chodzi o to, że Beata mówi, że zablokowany jest dostęp w tej chwili. Tak, Beata? Tak, nie można było się. Nie wiem jak dzisiaj, ale nie można było się w tamtym tygodniu. Nie wiem. Tak, nie można było. Wczoraj nie można było, przedwczoraj nie można. Tam nie ma żadnych formularzy, nie ma nic. Nie można nie Jest. wystąpić. Jest formularz. Proszę. Jest formularz. A Ale nie, nie to musisz się nie pobrać. pobrać. Tak. Ja to pokażę zaraz, bo rzeczywiście do nas to też wpłynęło. Jest ten wniosek, bo specjalnie go po ostatnim spotkaniu Cania mówiła, wszedłem tam sobie stronę, jest wniosek, tylko on jest interaktywny. Trzeba go wypełnić i wysłać, nie trzeba nic pobierać. Ale faktycznie jedna rzecz mnie tak przeraża odnośnie tego Krajowego Rejestru Mediatorów. Tam jak, nie wiem, czy Ania widziałaś, jak przeglądałaś, tam wszyscy, dalej jest możliwość wpisywania się do iluś okręgów, nie? I to będzie, to jest, bo Tak, niektóre osoby tam już są, widziałaś, nie? widziałam, ale to zobaczyłam wchodząc na tą przykładową osobę, w ilu okręgach No, tak funkcjonuje. tak to jest robione, Nie wiem, gdzie ja sobie to dałem, ale chętnie bym w to wszedł, bo jeszcze teraz mi przyszła jeszcze jedna rzecz do głowy. Co by było, gdyby ktoś zaczął robić hece, czyli zaczął trochę manipulować tym formularzem, zaczął tam wpisywać jakieś fikcyjne informacje albo fikcyjne osoby, co oni by wtedy zrobili? Jak oni by sobie z tym poradzili? Teraz spróbuję znaleźć tego maila. Tu mam walizę. Znaczy, mnie nieprawdopodobnie za każdym razem w takich sytuacjach szokuje, że projektanci tego rejestru naprawdę nie widzą, że on nic nie wnosi, nic nie zmienia. A co byście, Beatko, z Jolu powiedziały? Co zmienia ten Krajowy Rejestr Mediatorów? Może Jola, bo ja mam za mało informacji. Jolu? Mikrofon jest wyłączony. Nie Jolu? wiem, bo ja nie wchodziłam w to. W ogóle tak tylko obserwowałam. Widziałam, że tam Świetluk się na mediacjach wypowiadał i bardzo też krytycznie się wypowiadał do tego, o tym krajowym rejestrze. Natomiast ja obecnie to mogę powiedzieć, czekam, no czekam, zobaczę, jak się rozwinie sytuacja, gdyż ja nic nie muszę. Ja mogę chcieć albo i nie chcieć, no i po prostu na razie. Natomiast uważam, że generalnie gdyby to była taka interaktywna lista wszystkich mediatorów i terenów, w których oni chcą działać, no to uważam, że jest bardzo fajne, tylko że na przykład tak jak usłyszałam,
jedna z uczestniczek mediacji powiedziała wtedy, że była pani mediator z Radwanic. Oni myśleli, że Radwanice pod Wrocławiem. A No. pani była z jakichś tam Radwanic i oczywiście sobie policzyła za dojazd. I w tym momencie ta dojazdy kilka razy, no zaczęły się spory na temat właśnie ceny mediacji. I więc takie sytuacje też mogą się zdarzać i jakby no jakby podnoszę sytuację, że nie każdy ma świadomość, że do ceny mediacji musi jeszcze mediatora dołożyć. Ale ja w ogóle nie rozumiem tego wątku. Ten wątek nie ma nic do rzeczy, kompletnie. No właśnie. Ja Ma do rzeczy, dlatego że jeżeli będzie na przykład ogólna lista mediatorów i ktoś będzie sobie chciał wybrać mediatora, to jak znaczenie, bo do ceny mediacji dochodzą koszty dojazdu, jeżeli jest to mediacja Oj, taka Kamil. osobiście. To naprawdę nie ma nic do rzeczy. To nie ma żadnego związku z wpisami na listy ani z finansami, dlatego że mediatorzy biorą środki od stron. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jak mediator chce, żeby mu zwrócono za koszty podróży, zwraca się do stron, z którymi mu płacą. No tak, ale jak na przykład wyznaczony został mediator przez sąd w sytuacji, kiedy strony nie miały świadomości, że do ceny mediacji dojdą jeszcze koszty dojazdu. To co? No to zmienia całkiem sytuację, bo jak ci dochodzi na przykład 2000 kosztów dojazdu, no to dziękuję pięknie. No ale jakie to ma znaczenie? To pani będzie brała 100 zł za dojazd, a w tym czasie prawnik będzie chciał 1000 zł więcej, bo on jest prawnikiem, a mieszka w mieście wojewódzkim. Wiesz, ja się podzieliłam zdaniem osoby, która uczestniczyła i która właśnie powiedziała, że nie miała świadomości, czuje się oszukana. No i pewnie będzie pierwsza skarga. A Kuba na co Nie, zwraca ona uwagę? nie będzie składać skargi. Co krytykuje? Bo on jest głównym tutaj przecież. Nie wiem, wiesz co, słuchaj, poszukaj sobie jego postu, nie pamiętam. Ja jestem zablokowany tam, więc wiesz, nie mam A go. Kuba się nie wpisuje do KRM-u? Nie wiem. Nie mam z nim kontaktu, żebym mogła powiedzieć. Ale nie Mogę możesz tylko powiedzieć. powiedzieć, że on jest na wielu listach. Bo Na to. Facebooku jesteśmy. Ale nie możesz powiedzieć, co on krytykuje? Nie pamiętam. Pamiętam tylko, że odniósł się krytycznie. Natomiast Jurku, nie zwróciłam uwagi, nie uczyłam się tego postu i nie potrafię go powtórzyć. Okay. No dobrze, no to zostają nam wnioski z tego wszystkiego. Dzisiaj przegadaliśmy taki wstęp, żeby Jurkowi, naszemu kwincie, który mieszka na Wyspach, a przyjeżdża do nas na tydzień do Wrocławia i będziemy pracowali i nad kompetencjami, i przy okazji kwalifikacje pokażemy. Ja skorzystam może z okazji teraz i pokażę to, co Ania z Izą wypracowały. To jest wspaniały efekt. Jurka to może też zainteresować. Otóż porysowały dziewczyny podczas ostatniego spotkania wszystkie kwalifikacje. Ta, która Jurka może najbardziej interesować, jeszcze nie jest porysowana, ale za to są porysowane negocjacje w modelu harvardzkim. Przy okazji pokażę jeszcze to, co było na spotkaniu. To jest ten ładny mural, który jest w Warszawie. Spotkanie na temat opisu kwalifikacji. Negocjacje w modelu harvardzkim. Dlaczego negocjacje w modelu harvardzkim? Cztery główne wątki, czyli te, które charakteryzują właśnie te negocjacje. Pozytywnym jest to, że pan dyrektor Tomasz Gajewski wypowiedział się pozytywnie na temat opisu kwalifikacji mediacyjnych. W związku z tym te trzy kwalifikacje warto pokazać. Najpierw zaczniemy od mediacji, od mediatorów. Zaczęło się od takiego pakietu właśnie, mediator, trener, superwizor, taki jest cały kompletny pakiet. Dobrowolność mediacji, to jest ta główna rzecz, która nas różnicuje. Ministerstwo idzie na siłę, na przymus, my idziemy zdecydowanie na dobrowolność. Mediator, prowadzenie mediacji w modelu klasycznym, szkolenia opracowane na podstawie opisu kwalifikacji, celem jest kompleksowe przygotowanie do świadomego postępowanie w dowolnym konflikcie w oparciu o procedurę. Przepraszam, muszę na chwilkę. Ani w komentarzu mam telefon.
Ale co skomentować? Jesteśmy w trakcie pracy To jest na planszy. nad kolejnymi przewodnikami, które będą pokazywały kwalifikacje, no właśnie na poziomie celów, efektów uczenia się. Będą wylistowani adresaci tych szkoleń, czy kwalifikacji w ogóle. No i pewnie trochę takich informacji, które po pierwsze ważne, myślę, dla osób, które myślą o wybraniu formy kształcenia dla siebie, ale też ważne z naszego punktu widzenia, bo będą nas pokazywały i też pewnie różnice w tym, jak kształcimy i w jakim kierunku. Mówiłam, Jurku, że kończymy, znaczy nie kończymy, jesteśmy w trakcie, ale już na zaawansowanym poziomie takiej właśnie obróbki graficzno-tekstowej, żeby mieć pakiet tych 8 kwalifikacji w postaci, w formie takich przewodników po nich. Przybywa. Drugi opis dotyczył trenerów, tak jest narysowany. To Ania wczoraj na mnie nakrzyczała, że to ten człowiek w kratę. Bo to wszystko są jeszcze takie robocze wersje, ale to okej. Okay. To jest Dzisiaj okej. babka mówiła, że jest zapotrzebowanie na superwizję. Nie wiem, może jeszcze babka byś ten temat rozwinęła, bo ja tu oponowałem, że nie, ale pewnie są jakieś argumenty, które za tym przemawiają. Powiesz coś? Jerzy, ty się skupiłeś na tych, których będziesz kształcił, że jest bardzo dużo niewykształconych mediatorów. Owszem, tak, ale mnie chodziło o tę grupę mediatorów, którzy już są po twojej szkole, działają długo i taka superwizja byłaby potrzebna. Ale my mamy superwizję we wtorki i to jest pytanie, kto by chciał być superwizorem. No to wtedy oczywiście w momencie, jeżeli uda nam się wpisać tą kwalifikację, no to oczywiście pole otworzymy. Czyli to mówisz w sumie o swojej sprawie, że mogłabyś być taką Nie. superwizorką. No bo Nie, wiesz, nie, nie, nie. nie ma jakiejś długiej kolejki, wiesz, osób, które by mogły do takiej roli aspirować. Dziękuję. Myślę, że więcej czasu i zasobów w potencjale ma Anna. Swoją drogą, Marcin mi się przypomina, jak uruchamialiśmy CAM. Marcin był, próbowałem go namówić, żeby szkolił, to Marcin wtedy powiedział: nie, 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 to za wcześnie, to jeszcze nie ja. A teraz po tych latach, już 5 kolejnych, to co, Marcin, myślisz? Byłbyś gotowy tu zabrać się za kształcenie tak solidniej? Ja się wziąłem za szkolenie, Widzisz, no. ale w innym aspekcie troszeczkę, co od zawsze chciałem zrobić, ale coraz bardziej się odważam, żeby też może w mediacjach, ale na spokojnie. No, czyli mamy jednak jakąś byśmy tu w grupę zebrali do superwizorów. A przy okazji chciałem cię zapytać, jak po spotkaniu pana ministra Bodnara z waszym samorządem kuratorskim? Nie mamy jeszcze żadnej relacji, powiem w ten sposób, gdzieś tam na jakiejś oficjalnej stronie nie doszły do mnie, które powiem inaczej, doszły takie informacje, że może chętni są, żeby przywrócić samorządność, ale na ile to wyjdzie, to nie wiadomo. Bo u nas ta samorządność też niby jest, prawda, w cudzysłowie, ale wiadomo, jak to było zrobione, nie? No. Ale zakładam, że może coś będzie, może coś ruszy, no ale Na pewno w trzeba kwietniu poczekać. wybory. Prze? Dlatego, że w kwietniu wybory samorządowe. No, ale to nie ma Samorządowe. znaczenia. To nie No, ma to akurat w tym znaczenia. to. Ale, no zobaczymy, no zobaczymy. Masz, Beatko, superwizję, którą Ania umieściła. Jest tu cele kształcenia, są opisane kwestie rękojmi, wydaje mi się. Są zestawy efektów, planowanie, wdrażanie, ewaluacja superwizji, prowadzenie warsztatu doskonalącego. Zestawy efektów, wiedza z zakresu prawa o mediacji, organizacja, prowadzenie szkolenia, współpraca trenerska, budowanie relacji, korzystanie z superwizji. Adresaci, praktykujący mediatorzy, absolwenci studiów, nauczyciele, szkoleniowcy, pracownicy pomocy społecznej, innych instytucji, NGOsy, zarządzanie. No i wokół tego jest cały duży opis, który mamy w komplecie. Jesteśmy gotowi to ministerstwu przedstawić. Słuchajcie, no to powoli zbliżamy się do końca. Chcę was poprosić o w takim razie głosy końcowe. Widzę to tak.
połączyliśmy pewną wspólną wrażliwość, wymieniliśmy się informacjami. Chyba myślę po tych kilku spotkaniach już, bo na chyba trzech spotkaniach rozmawialiśmy o tym podsumowaniu warszawskiego spotkania. Chyba wszystko jest jasne. Ja zrobiłem taką notatkę zresztą, a może o tym też warto powiedzieć. Może ja to faktycznie jeszcze wam przedstawię, bo ja takie sprawozdanie opracowałem. Jestem ciekawy ewentualnie jeszcze waszych uwag na ten temat. Tym bardziej, że ja sobie notowałem bardzo skrzętnie to, co tam się działo. Już sprawdzę, czy ja tu tutaj gdzieś od razu znajdę. No właśnie, teraz nie widzę. Gdzieś to mam, bo wam wysyłałem. Ale w każdym razie mamy tak. Aha, bo było wysłane kolejne pismo 1 lutego. Może tam to jest. Tak, tam to powinno być. Skierowane pismo jest w sprawie drugiego spotkania. Takie oto pismo poszło do ministra, które uzgadniałem z Anią. Mianowicie. Chcemy gorąco podziękować za spotkanie, które odbyło się 31 stycznia. W ministerstwie z udziałem 7 przedstawicieli Polskiej Izby Mediatorów. Tu są osoby wymienione. I po drugiej stronie też są osoby wymienione, kto się z nami spotkał. Także duży skład. Z dużą radością, nadzieją bilansujemy efekty spotkania, doceniając jakość i atmosferę merytoryczną, zakres rozmowy. Beatka jeszcze tu wnosiła takie poprawki do tego pisma, także to jest jeszcze pismo przed poprawkami. Godzinne spotkanie było efektywne i w sposób uporządkowany pozwoliło zarówno w pełni przedstawić stanowiska, jak również omówić najważniejsze kwestie, w tym dotyczące możliwego dialogu, planów rozwoju statystyki mediacji. Po spotkaniu odbyliśmy jako PIM spotkanie podsumowujące i chciałabym zrelacjonować efekty. Najpierw bilans spotkania w ministerstwie. Po pierwsze, na początku spotkania pan dyrektor Tomasz Gajewski wskazał kontekst przymuszania Polaków do mediacji, łagodząc w trakcie spotkania swoje stanowisko, by nie było nieporozumień, a raczej wskazując, że nie jest ono tak radykalne. Wynika ono z potrzeby utrzymania pozycji Polski w statystyce mediacji Unii Europejskiej. Po drugie, zapytaliśmy o gotowość współpracy ministerstwa ze środowiskiem mediatorów, no co uzyskaliśmy deklarację, którą przywołałam wcześniej. Chodzi o to, że nie współpracy, ale rozpatrzenie naszych propozycji. Po trzecie, wobec otwartości na propozycje, został przedstawiony zestaw 15 działań strategicznych, które mówiłem dzisiaj na początku spotkania, obejmujących takiego obszaru budowania podstaw trwałego dialogu, diagnozy rynkowej, w tym audytów i raportów, działań regulacyjnych, wreszcie podmiotowości i rozwoju organizacji mediatorów. Po czwarte, wyjaśniliśmy potencjalne nieporozumienia co do zdystansowania organizacji zrzeszonych w PIM do projektu ministerstwa pod nazwą Krajowy Rejestr Mediatorów. Mediatorzy Polskiej Izby Mediatorów aktywnie uczestniczą na rynku mediacji sądowych, pomimo iż Izba nie włączyła się do wadliwych w jej przekonaniu regulacji od 1 stycznia 2016, a dotyczących centralizacji mediacji. Po piąte, po wymianie wzajemnych informacji wspólnie potwierdziliśmy, że w zasadniczych sprawach jesteśmy zgodni. Na rynku mogą efektywnie funkcjonować dwa paradygmaty, wspierane przez Ministerstwo Kierunek Obligacyjnych, jak również reprezentowane przez Polską Izbę Mediatorów, opcja dobrowolności motywowania do korzystania z mediacji. Wspólnie potwierdziliśmy, że poważną bolączką na rynku mediacji jest jakość usług. Jako Izba wskazaliśmy, że największym problemem na rynku jest brak odpowiedzialności kogokolwiek za cokolwiek. Dlatego Polska Izba ustanowiła rok 2024 rokiem społecznej odpowiedzialności mediacji. Po siódme, wspólnie uznaliśmy, że ważnym celem rozwoju mediacji jest zmniejszenie liczby spraw w polskich sądach, to znaczy wspieranie przez mediację procesu usprawniania wymiaru sprawiedliwości. Po ósme, pan dyrektor Tomasz Gajewski wykazał zrozumienie, akceptację dla złożenia w ministerstwie wniosku o wpisanie trzech nowych wspólnych kwalifikacji w ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji opartych na modelu mediacji klasycznych i tego dotyczyć będzie nasze jutrzejsze spotkanie w Instytucie Badań Edukacyjnych. Po dziewiąte, przedstawiciele ministerstwa z zainteresowaniem odnieśli się do propozycji ewidencji organizacji mediacyjnych, wskazując jednocześnie szereg problemów na poziomie legislacyjnym i administracyjnym. Po dziesiąte, pan Tomasz Gajewski wykazał zainteresowanie relacją pani Beaty Jaroszyńskiej z działań senioralnych Izby, w tym, no ja to określam jako bank średniej gospodarki, bo to jest taki, można powiedzieć. No tak, ale mi chodziło o to, że mediacją w sprawach senioralnych, a nie z działań senioralnych. Pamiętasz, ja te wnioski Ale zwróć złożyłam. uwagę, że nasz bank srebrnej gospodarki od mediacji się zaczął, a on głównie wykazał zainteresowanie w sumie według mnie, na co można Ale mnie dokładać. chodzi o mediację, rozpropagowanie mediacji w obszarze seniorów. W sposób oczywisty, bo oni akurat tym się zajmują. Także to jest.
Odbyła się na ten temat merytoryczna dyskusja dotycząca możliwych efektywnych działań na rzecz seniorów w Polsce w zakresie wsparcia w konfliktach. Po 11 jako osoba zajmująca się analizą danych statystycznych, pan Nawicek odniosłem się do problemów metodologii stosowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Uwagi spotkały się z zainteresowaniem przedstawicieli ministerstwa. Po spotkaniu pani naczelnik Agnieszka Markocka wyraziła gotowość dalszych rozmów na ten temat. Pani Grażyna Lanka wręczyła dyrektorowi plakat z zegarem. Podsumowując spotkanie po zakończeniu w gronie przedstawicieli Izby, potwierdziliśmy jednocześnie jego efektywność. Dostrzegamy zainteresowanie życzliwości przedstawicieli ministerstwa. Jaki efekt złożyliśmy? 4 dokumenty, mówiłem też o tym dzisiaj. Strategię, czyli tych 15 punktów, zestaw pytań na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, propozycje związane z organizacją sejmików mediatorów w całej Polsce i kwestie bilansowe związane z CAN-ami. W związku z zasygnalizowaną potrzebą dialogu prosimy o możliwość kolejnego spotkania pod koniec lutego 2024. Uprzejmie prosimy o wskazanie terminu możliwego spotkania. No i tutaj jest zaprezentowana Izba, także w sumie w większości byliśmy prezentowani, bo Krzysztofa nie było, Darka, ale generalnie byliśmy w szerszym nawet składzie niż normalnie. No i tyle przy tej wymianie informacji. Myślę, że Jurek jest przygotowany do tego, żeby do nas przyjechać i żebyśmy te efektywnie spędzili czas w domu mediacji przez tydzień, ostatni tydzień lutego. Zaproszenie dla Was jest oczywiście otwarte. W środę ma być u nas Krzysiu Maćczak, znowu rozmawiamy na social media, mediacje w social mediach i no i będziemy patrzyli, co ministerstwo, jak ministerstwo będzie reagowało na nasze wystąpienia. No a teraz chcę Was poprosić o takie głosy końcowe, podsumowujące. Kto zaczyna? Marcinie? Potrzebujesz jeszcze jakiejś informacji? Jak ci się to wszystko widzi? Muszę sobie to poukładać, ale chciałbym do tego prezentu, co Grażynka wręczyła, powiedzieć, bo Grażynka tam mówiła, że chciałaby, żeby, już dobrze sobie przypominam, żeby pojawiał się on częściej i więcej, tak? Większej ilości miejsc. To ja muszę powiedzieć, że przynajmniej ja w różnych 5 miejscach przeze mnie został ten zegar tam już wręczony, powiem. Także Pamięć. oprawione, jeżeli się nie mylę, w części na pewno, także w dużym formacie też. Także, niech się propaguje. Dzięki Marioli odkryliśmy jeszcze jeden zbój plakatów. Mamy jeszcze te plakaty, także fajnie. No. Aniu, coś na koniec? Że mikrofon miałam wyłączony. Tak, dużo mamy jeszcze plakatów, spokojnie. On wymaga, jak się skończą albo jak się będą kończyć, to on wymaga dopracowania, jeszcze troszkę zmian, ale są. Ale mówisz o zegarze, tak? Tak, o zegarze. Cała druga Cieszę część jest się. tajemna, jest opracowana. No to ja sobie sam je przedrukowałem, dałem na drukarnię, także wiesz. No, Matek, a propos, to była kilka potrzebna. osób znam, które są absolwentami czy absolwentkami naszych szkół mediacji i na przykład w kuchni gdzieś wisi taki zegar albo w jakimś tam jakimś To pamiętasz, gabinetowym jak się Jurek pomieszczeniu. śmiał, że jak przywiozłem zalaminowany do Jarosławia? No, Pamiętasz pewnie, ale do Jarosława go pierwszy przywiozłem, no tylko w formie właśnie. A4 Nie, i ale powiem ci, że pamiętam. pamiętasz? No, to Pamiętam, powiem ci, Marcinie. że z Martą dalej z niego korzystamy. Jest zalaminowany i przy każdej mediacji leży obok praktycznie. Jeszcze taką humorystyczną historyjkę krótko opowiem. Jedna z naszych wspólnych znajomych, czasem jak rozmawiamy, to mówi: Czekaj, ja sobie dopiszę tam coś, bo mam tam na lodówce przyczepione. Czekaj, bo ja sobie jeszcze dopiszę jeszcze jakieś tam pytanie. Właśnie tak w trakcie takiej normalnej, serdecznej, przyjacielskiej rozmowy. Bardzo się cieszę, bo my jutro będziemy, Jurek wspominał, między wierszami w Instytucie Badań Edukacyjnych, z którym no właśnie przez te 2 lata bardzo solidnie pracowaliśmy. Marcin wie, Beatka wie, opisywaliśmy, Jola wie, opisywaliśmy kwalifikacje, będziemy rozmawiać, spotykamy się tam. Także wierzę, że kolejny fajny krok, etap będziemy domykać. No i tyle. Dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że wymieniamy myśli, dlatego że różne wnioski dodatkowo gdzieś ja również na bieżąco sobie notuję.
Do Wrocławia pewnie wpadnę wtedy, jak Jurek Finta będzie pewnie całkiem z końcem, no bo po pierwsze zajęcia mamy tutaj w Krakowie, po drugie, no zobaczymy właśnie, to też wszystko będzie, który to dzień, to zależy od tego, jak ministerstwo się odniesie do naszej propozycji spotkania, ale myślę, że to wszystko da się pogodzić i to jest super. Także również przy okazji cieszę się na spotkania, poznania. I też rozmowę pewnie o statystykach, bo mój materiał się cały czas poszerza, ale też się porządkuje, więc no, dopracowujemy go. Dziękuję, Beatko. Dziękuję za spotkanie. Miło mi było poznać Jerzego Kwintę i usłyszeć innych kolegów, koleżanki. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Jolu. Dziękuję pięknie. Miłego wieczoru. Jurku, coś na podsumowanie? Tak, no ja trzy słowa, ponieważ tak sobie jakoś to uruchomiło mój proces myślenia na temat tego, co rzeczywiście da się wyczytać z tych dostępnych statystyk w Polsce. To takie trzy słowa resume na temat tego, co udało mi się dotrzeć i zauważyć jako pewną prawidłowość, jeśli chodzi o brytyjskie strony, które mówią na ten temat. No więc generalnie rzecz biorąc, moje odczucia są takie, a jestem pod tym względem dość krytycznym widzem, to przyznaję. Są takie, że strony, mówię w tej chwili, bardzo ważna, istotna Przestań. informacja, mówię w tej chwili o oficjalnych stronach rządowych Wielkiej Brytanii, bo to o tym na razie. No więc one są, nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym kontekście, ale one są sprytne. To znaczy, one przedstawiają dane liczbowe czy wykresy słówkowe, różne. Wtedy, kiedy dane są bezsporne. Natomiast bardzo uciekają i bardzo wyraźnie bezsporne i oczywiste, o tak to powiem. Natomiast generalnie to nie są strony na zasadzie naszego, nie wiem, gusu, że można się z tego specjalnie czegoś dowiedzieć, żeby to był materiał do twoich własnych wniosków. To są raczej. Powiedziałbym to tak, to jest raczej prezentacja poglądu rządu na to i ewentualne wnioski z tego wynikające, ale już opracowane przez rząd, i to tylko oni tego zupełnie nie ukrywają, niż jest to jakiekolwiek źródło danych statystycznych do dalszych opracowań własnych. I to mnie troszkę zaskoczyło i zafrapowało, i jestem dopiero na etapie szukania, gdzie tak naprawdę w Wielkiej Brytanii można próbować szukać danych takich, które mogłyby być no, źródłem jakiejś wiedzy czy jakichś własnych opracowań czy interpretacji. Na razie jest z tym cienko, tak bym to powiedział, ale nieustanne w wysiłkach i w dociekliwości i zobaczymy, co mi się do mojego przyjazdu do Was uda ustalić. Aczkolwiek wyraźnie, i to wiecie już z czystej metodologicznej ciekawości, sprawdziłem również inne zakresy wiedzy, jeśli chodzi o to, co jest na rządowych stronach brytyjskich prezentowane. I to jest przyjęta pewna ogólny klucz, ogólna konwencja. To są strony, które po prostu publikują to, co rząd na ten temat uważa, a nie, nie, do, nie To nie są strony sprawozdające dane jako takie. To nie jest materiał analityczny, na którym można popracować, Tak. szukając odpowiedzi na różne pytania. To jest raczej prezentacja stanowiska oficjalnego, czasami wsparta danymi liczbowymi, ale mówię, te dane są prezentowane bardzo oszczędnie i bardzo ostrożnie, na zasadzie, że kiedy coś jest no niepodważalne i oczywiste, i wnioskowanie z tego jest oczywiste, to tak. Natomiast jeżeli. A innych danych po prostu nie ma. No, co tu dużo gadać. No ale zobacz, nawet jakby patrzeć na tą tabelkę, zobacz, jak bardzo rzuca się w oczy to, że podam, bo to są liczby spraw mediacji rodzin. Po pierwsze, o ile u nas jest spór co do tego, co znaczy mediacja skuteczna, o tyle nie wiadomo, jakie to są dane. Ale rozumiem, że to są dane tych spraw, które zostały podjęte w Anglii. Prawda? Bo tutaj nie ma, nie jest pokazany ten dylemat związany z tym, że jakaś liczba spraw została skierowana, ale część tych spraw nie zostaje podjęta.
No więc wydaje się, że chyba oni tu podają jednak te sprawy, które zostały podjęte. A mnie się od razu rzuciła w oczy ta zapaść, która nastąpiła w 2012-13 roku. Zobaczcie, mieli 14 tysięcy spraw, potem mi to od razu spadło do 9, prawda? I to się mniej więcej tak tutaj lekko utrzymuje z taką tendencją lekką spadkową. Także no, to rzeczywiście jest ciekawy materiał do dalszego badania. Ja też z wielkim ciekawością bym o różne rzeczy popytał, to mam nadzieję, że będziemy mieli materiał porównawczy. Zginąłeś. Okej. Ja z bardzo dużą radością będę w nich uczestniczył. Wtedy, kiedy mogę. W weekendy niestety nie mogę, bo przeniesienie na przedpołudnie jest dla mnie zupełnie niedostępne, bo ja wtedy pracuję. Ale te 18-godzinne w ciągu tygodnia jak najbardziej będę się starał być jakoś może nieregularnym, ale częstym gościem i bardzo się z tego cieszę. No, a nasze rozmowy są bardzo merytoryczne, więc. Dobrze, czy ktoś jeszcze coś chce powiedzieć? Kończymy nasze spotkanie w takim razie. Ogromnie Wam dziękuję. Dużo merytoryki dzisiaj, no i będziemy sobie planowali dalej. Zobaczymy, co tutaj w tej Warszawie jeszcze się wydarzy. Ja bracie mówiłem, że będziemy w Warszawie, to Bratko będę dzwonił, może nam się uda. A ja Cię, Anna, zabiorę, to zobaczysz w Pałacu Kultury, jak tam seniorzy w sali 707 rządzą. Aha. Aha. Mnie zamurowało, że Pałac Kultury mi pokażesz? Tak. Radiulek. Pierwszy raz w życiu myślisz, że ja zobaczę Pałac Kultury? A ty byłaś w ogóle kiedykolwiek w Pewnie. Pałacu Kultury? No pewno, że tak, ale dawno, bardzo dawno temu. No widzisz. Słuchaj, jeśli ty możesz zostać, to zostań, bo my na jutro mamy do obgadania jeszcze rzeczy do załatwienia, więc się nie wyłączaj z tego Zooma, Jurku. Dobra, dobrego dnia wam. Dobranoc, Dziękuję miłego. bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.